Słuchajcie, dla kogoś może być śmieszne, dla mnie nie jest to ani śmieszne, ani upokarzające, ani nic. Obsługa tego wózka, bo spotkałem się z czymś takim, że się mnie kolega zapytał, jak ja tym jeżdżę, bo on nigdy tego nie używał i nie wie, jak tym jeździć. Takim wózkiem ręcznym, elektrycznym, wiecie, o co chodzi. No więc już tłumaczę. Może komuś się przyda, malkontentom standardowo dziękuję, wiem, że wy wiecie wszystko. Nie każdy jest taki, ale okej, po kolei. Dół, góra, podnosimy sobie. Tu mamy klakson, tu mamy przód, tył. Tutaj jest grzybek, który jak wózek na nas leci, ten paleciak, odbijamy sobie go na przykład od brzucha czy od podbrzusza, no żeby nie tutaj za nisko, bo będzie problem. I wtedy wózek staje się, wyłącza. Tu jest guzik, który wyłącza prąd w wózku. Rozumiesz, bateria, no opis wózka. Manewrowanie, już mówię. Manewrujemy w ten sposób, bierzemy do siebie, bo też jest czujnik i jak ten wózek jest w ten sposób, oto ta rączka, to nie działa, musi być, tu jest taki czujnik i on, wiecie, musi odbić, żeby to w ogóle działało i jeździło. Chcemy wjechać w lewo, przód, żeby szedł w lewo, skręcamy tu w lewo, w prawo, no to w prawo. I nie boimy się, tylko możemy tym manewrować, na ile mamy miejsca, możemy sobie to na maksa odgiąć, rozumisz? I w zależności od tego, w którą stronę chcemy jechać, w tą stronę jedziemy. Jak widzicie, ja tu jestem z kontenerem, więc tutaj ani plandeka, nic się nie poddaje, trzeba w miarę to precyzyjnie wjechać z tymi gazetami. Także manewrujemy sobie przodem. Po prostu kierujemy tyłem, ale manewrujemy przodem, jak w kombajnie, rozumisz? I lewo, prawo, pomalutku. Wyjeżdżamy, wiadomo, ja teraz mam tutaj sporo miejsca, ale jak przyjeżdżają ostatnie palety, no to jest tego miejsca tak na styk i to kto jeździł i operował takim wózkiem, to na pewno zna temat, że trzeba się poobracać w miejscu, czasami pokombinować. Także nie boimy się, jeździmy, nie śmiejemy się z siebie nawzajem, tylko pomagamy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Lewo, przód idzie w lewo, w prawo, przód idzie w prawo. A i taka sytuacja, coś podobnie do Zosi. Tylko, że wózeczek, oj widzicie, jedzie na mnie, odbijam i on, już wam pokażę jeszcze raz. Muszę odstawić to, jeszcze raz do przodu. No i jedzie wózek na mnie, trafia mnie w brzuch, po czym odbija i jest ok. Trzeba po prostu ogarnąć dany wózek. One są różne. Wózek, mówię wózek, to jest paleciak po prostu, tylko elektryczny. Tak samo się manewruje, nie elektryczny, tylko trzeba używać siły. Są jeszcze wózki, paleciaki, na których się staje, jak Power Rangers. Mamy tutaj podnóżki, po prostu stajemy. Tam trzeba troszkę wolniej, bo tam można się troszkę zdziwić. Także pozdrawiam i nie bójmy się pytać, to nie wstyd.